Cześć, ja jestem KR, a to jest kolejny odcinek z serii Gothic, część druga. Aktualnie znajdujemy się wewnątrz koszarów, jak mniemam, należących z kolei właśnie do zamku, tego samego, który kiedyś wchodził w skład starego obozu. Dzisiaj po starym obozie nie pozostało zbyt wiele. Większość została zrównana z ziemią. Chaty to tylko jakieś takie nadpalone kikuty, a palisada została zniszczona i rozmontowana po to, aby wznieść nową, tym razem należącą do orków. No i z tego, co widziałem, to chyba znajduje się ona gdzieś bliżej południowej części górniczej doliny. W samym zamku stacjonują obecnie paladyni. Mieliśmy nawet okazję porozmawiać z kilkoma, chociaż w dalszym ciągu pozostaje nam do pogadania z kierownikiem cyrku, czyli z Garondem. Padło jeszcze imię jakiegoś Engora, który, jak mniemam, jest tutaj kwatermistrzem, no i też tam ludzie na nim psy wieszają, że zmniejsza racje żywnościowe, no i można niby sobie coś więcej kupić, ale za to trzeba mieć kasę i dysponować niemałą gotówką, także zobaczymy, co nam z tego przyjdzie. Ja natomiast w dzisiejszym odcinku chciałbym właśnie odnaleźć te dwie osoby, a także potencjalnie być może uwolnić Gorna. Tam wcześniej Milton wspominał, że Gorn znajduje się w nie lada tarapatach, bowiem został zamknięty w lochu, a żeby go uwolnić, możliwe, że trzeba będzie zapłacić jakąś sutą grzywnę, także zobaczymy. No i też musicie wybaczyć, że tak się skradam, ale paladyni pode mną mają niezwykle taki, powiedziałbym, wyczulony słuch i chyba też wzrok, bowiem ostatnim razem chciałem nagrać, tutaj coś już zrobiłem, nie minęła chwila, a już awantura się wywiązała, że czegoś szukam na górze, więc muszę sobie w ten sposób poradzić. Widać, nie lubią, kiedy ktoś im się tutaj krząta. Może mają tutaj jeszcze jakieś obrazki z gumy turbo albo coś innego, szczególnie cennego, i dlatego nie życzą sobie postronnych osób. Zobaczymy, co też tutaj znajdziemy. Dobra, tu jeszcze drzwi możemy otworzyć i przejść kawałek dalej. Nie wiem, czy to już wystarczająca odległość. Ostatnim razem właśnie też się wywiązała awantura. Było jakieś tam, czego tam szukałeś i tak dalej. Od złodzieja mnie wyzwali. Jakieś takie kocopały opowiadali. No ale zobaczymy. O, jakieś okno, coś tam się maluje już. Chyba dość wczesna pora też jest, właśnie 7:23, ale to myślę, że cały obóz już się powoli budzi. Oho, proszę, tu też mamy jakieś skóry. Są tu jakieś fanty, jest serek. To może dlatego, bo przecież wiecznie zmniejszające się racje żywnościowe, a tu luzem leży jakiś serek, jakiś gin jeszcze jest. Mamy kolejną skórę i jeszcze więcej alkoholu. Dobra, gin i piwko. Dobra, chyba będzie w porządku, już mogę z tego przykucu się podnieść. Zobaczymy. No dobra. O, cholera, tu całkiem ładny widok, jeszcze leżą jakieś rzeczy. To wygląda jak zwój chyba światła, przyda się. No i jeszcze lekką rybę też weźmiemy. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda sytuacja. No właśnie, tak jak wspominałem, nie jest kolorowo. Niewiele zostało z tego starego obozu. Poza zamkiem to chyba nic. Wszystkie chaty, w których kiedyś mieszkali kopacze, cienie, no i inne osoby, zostały rozniesione w drobny mak. A te, które się ostały, to właśnie widać tam na dole, chociażby po prostu została taka spalona jakaś konstrukcja. A na ich miejsce powstały nowe chaty należące do właśnie orków. No i niemałej ich ilości, muszę przyznać. Paladyni co prawda tutaj ciężko pracują, żeby
Czy ciężko pracują, to nie wiem w sumie, ale no dzielnie się bronią i starają to jakoś utrzymać. Dobra, zobaczmy, skoczymy sobie tutaj na dół. Ciach. Tu jest jakiś knecht. No właśnie, tylko teraz tak, pytanie moje jest następujące. Czy też będzie awantura, jak ja tam podejdę? Zaraz zobaczymy. Zapiszę sobie rozgrywkę. No, tutaj pod numerem 77 tym razem. Dobra, i zobaczmy. O! Mikstura. Skazanie, co? To skazańcy tutaj tak budują. Zostaw mnie w spokoju, człowieku. Cholera, ale styrany robotą, chyba poniedziałek. Strażnik. Jak leci? Możesz mi coś powiedzieć o Górniczej Dolinie i kto tutaj dowodzi? To wiemy, kto dowodzi. Wiemy, co powie o Górniczej Dolinie, a jak leci, to pewnie niewiele lepiej. O właśnie, jest jeszcze kuferek tutaj. Tu ciężko powiedzieć, co można okradać, a co nie. Niektóre przedmioty wydaje się, jest w porządku i się nie awanturują, a inne to zaraz od złodzieja wyzywają. O proszę, na przykład tutaj otwieramy, w środku jest 10 sztuk monet i możemy sobie wesoło biegać. A zaraz zobaczymy. Wszystko jest możliwe. Tu. Mówią to i o. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Okej, zmylili. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo. Bryłka rudy, pięść wichru, dwie sztuki i 25 sztuk złota. Może być. Dobra. Tutaj wszystko już mamy ogarnięte. Możemy sobie zejść jeszcze niżej. Ciach. Cholera, do jakiejś zagrody wylądowałem. Trafiłem gdzieś tu. Okej, dobra. Nie trzeba mi więcej kłopotów. Brama opuszczona, no i słusznie, bo kto by chciał tutaj wpuszczać zielonoskórych. Zobaczmy, co tutaj dalej mamy. Tu już byliśmy w zasadzie chyba wszędzie, gdzie się tylko dało. O, tam się ktoś wozi teraz. Ale ćwiczenia uprawia. Parlaw. No właśnie, to ten... Jak ty tak robisz, to nic dziwnego, że dostajesz 12 sztuk monet. Obibokiem jesteś i to... takim... do kwadratu. Dobra, ale jeszcze chciałem z Tandorem porozmawiać, bo tam ostatnio pojawiły się głosy, że... mam do kupienia tutaj ciekawą rzecz. Goblinie jagody. O, właśnie coś takiego. Premia do zręczności tutaj jest. To cyk. Kupujemy sobie taką goblinią jagodę. No i więcej już chyba nic. Strzał nie uzupełnił, więc... To było oczywiste od dawna. Nie zrobimy z nich za bardzo użytku. Tu chłopaki wywijają na lewo, na prawo. Cholera. Kerolot nakarmił ludzi przemoczoną kurą z poprzedniego odcinka, a teraz oni tutaj świrują. Dobra, tutaj już mamy samych rycerzy. No i tu jest chyba główna siedziba, co? Zatrzymaj się! Kim jesteś? Nie ważne, kim? Ważne, skąd przychodzę. O, widzisz. Dawno przekroczyłem przełęcz. Będziesz sprawiał problemy, czy po prostu pozwolisz mi wejść? Skąd miałem wiedzieć? Oczywiście, że cię wpuszczę. Wchodź! No i widzisz? Cholera. Łatwo. Tam jakiś typo na górze. I złapał się pod boki. Dobra, zapiszmy sobie rozgrywkę i rozejrzymy się też tutaj. Nigdy nie wiadomo. Tu na prawo była kiedyś kuchnia i widzę, że dalej jest. A przy kuchni, no kucharz, kto by się spodziewał. Od moich garnków. Nikt nie będzie ich ruszał. Tak, słyszałem, że macie problem. Ja odpowiadam za jedzenie, a to oznacza, że nikt inny nie ma tu wstępu. Rozumiemy się? Cholera. Kto wybrał cię na kucharza? Kapitan Garrond. Nim zostałem więźniem, byłem kucharzem we wściekłym dziku. Za co cię zamknęli? Między mną a pewnym gościem doszło do małej sprzeczki z użyciem tasaków. Mała sprzeczka z użyciem tasaków. Cholera. To Kraków? Ciekawe, już zakładałem, że może truł gości i sanepid go aresztował. No dobra. Coś nowego? Jakieś nowe wieści? Jeśli chcesz poznać najnowsze wieści, pogadaj z rycerzami. Ja tu jestem tylko kucharzem. Za kratkami. Zamknęli za niewinność, no tak. Gdyby nie ten przeklęty incydent z tasakami. No dobra, niech będzie. Kura jest, coś tam upolowali.
Tyle dobrego. To przecież oczywiste. Cholera, tutaj kiedyś było masę skrzyń, do tego wisiały jakieś różne zbroje, a teraz łyso tutaj jak... Inos każe sprawiedliwie. O, proszę bardzo, jest tutaj coś jeszcze? Jest jakiś kufer. O, chłopaki się obejrzali teraz, jak Parsival i Orik. O, widzisz. A tam chyba Garond, co? Dobra, ale to może tak. Najpierw pogadamy sobie tutaj z tymi gagatkami. Kradzież tego mieszka będzie diabelsko trudna. To jedziemy, Parsival. Popatrz. 460 sztuk złota. Z którą grupą kretów poszedł Diego i jak wygląda sytuacja? No to możemy pogadać. Jak wygląda sytuacja? Obóz jest otoczony przez orków. Nieźle się okopali. Bardziej alarmujące są jednak ataki smoków. Zniszczyły już cały zewnętrzny pierścień. No, widziałem. Kolejny atak smoków przyniesie ze sobą jeszcze dotkliwsze straty. No, jest możliwym. Dobra, a ilu było tych smoków? Ile jest tych smoków? Nie wiemy dokładnie, ale pewne jest, że więcej niż jeden. To jednak nie wszystko. Cała górnicza dolina jest pełna bestii, wspomagających smoki. Nie oszukujmy się. Bez posiłków z zewnątrz nasze szanse na przeżycie są nikłe. No jest możliwym, ale nie skończyłem dialogu, bo tam jeszcze miałeś... Nas poprowadzi. Jego światłość ogrzewa nasze serca. No tak, tak, tak. A z którą grupą kretów poszedł Diego? W sumie Diego udało nam się na szczęście znaleźć, ale oni nie muszą o tym wiedzieć. Z którą grupą kretów poszedł Diego? Diego? Ten skazaniec? Jest w grupie Paladyna Sylwestra. To Paladyn Sylwester wykitował z tego, co kojarzę. Dobra, a Orik? Kim ty jesteś? Na czym polega twoje zadanie, oprócz tego, że stoisz tu jak kołek i plotkujesz sobie z Parsifalem? Dawaj, co tam masz? Zwój otrzymał. O cholera, no dobra. Na czym polega twoje zadanie? Jestem oficerem strategicznym króla. Aktualnie podlegam wielmożnemu kapitanowi Garondowi. Jesteśmy ostatnimi paladynami na zamku. Pozostali albo uciekli, albo polegli. Naszym zadaniem jest doprowadzić tę ekspedycję do szczęśliwego końca. I tak też uczynimy. No, zależy dla kogo. Tak uczynimy. Cholera, jakiś służbista. Mam dla ciebie wiadomość i jak wygląda sytuacja? No właśnie, mam wiadomość jakąś dla Orika. Mam dla ciebie wiadomość. O co chodzi? Twój brat nie żyje. Mój brat? Inos wystawia mnie na ciężką próbę. Mój brat zginął jako jego oddany sługa. Ta wiadomość przeszyła me serce jak strzała. Jedynie w modlitwie odnajdę siłę. Okej. No dobra. A tak poza tym, to jak wygląda sytuacja? Jak wygląda sytuacja? To, że się pojawiłeś, daje nam nadzieję. O cholera, ale mnie... Potrzebujemy cię. Idź porozmawiać z Garondem. On wszystko ci wyjaśni. Paladyni potrzebują najemnika? To dopiero. No dobra. Idź porozmawiać z Garondem. To Garond, rozumiem, tak? A tutaj co? Rycerz A i rycerz B. A Garond siedzi tam, gdzie kiedyś Gomez. Tylko Gomez miał portret, a Garond powiesił chyba dwie skóry jakieś z wilka. Skąd się tu wziąłeś? Nie jesteś górnikiem ani jednym z moich ludzi. No, słucham. Przeszedłem przez przełęcz. Przełęcz? I udało ci się przez nią przedostać? Na Inosa. Ciekawym, czemu najemnik chciałby tak ryzykować? No właśnie. Czego tu szukasz? Przysyła mnie Lord Hagen. Przybywam na polecenie Lorda Hagena. Mam mu dostarczyć dowód na istnienie smoków. Zamierzasz więc znaleźć taki dowód, a potem wrócić do bezpiecznego miasta? No. Dokładnie tak. Coś w tym stylu. A więc chcę dowodu. Dostanie go. Ale nie odeślę cię do Lorda Hagena bez dokładnych informacji o rudzie. Słuchaj, Lord Hagen musi się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja i ile rudy wydobyliśmy do tej pory. Co mam dla ciebie zrobić? Wysłałem 3 ekipy górników, ale żadna z nich nie przysłała mi jeszcze ani bryłki. Ojej. Udasz się do każdej z nich i wybadasz, jak przebiega wydobycie. Potem napiszę list, który zaniesiesz Lordowi Hagenowi. Cóż, chyba nie mam wyboru. No dobra, o cholera. Jeśli chodzi o grupę Sylwestra, to jest ta grupa, w której, z tego co kojarzę, był Diego.
No dobra, ale dlaczego właśnie ja? Co dostanę za wykonanie tego zadania? Gdzie mam szukać twoich górników? Chcę, żebyś wypuścił na wolność Gorna. No i ostatnie to, jak wygląda sytuacja? No to może zadamy pytanie od oczywistej oczywistości. Dlaczego właśnie ja? Ale dlaczego właśnie ja? Bo potrafisz prześliznąć się przez linię wroga. Prześliznąć to. Żadnych szans na twoim miejscu. A ty już raz pokonałeś tę drogę. To zadanie w sam raz dla ciebie. Mhm. No, pokonałem, bo jestem absolutnym kozolem. I pruliśmy tam z łuku, a przy tym zrobiliśmy użytek z mózgownicy, ale okej. Co dostanę za wykonanie tego zadania? Co dostanę? Oprócz tego listu. Zadania? Niezwykłem targować się z najemnikami. To będziesz musiał. Ale chyba nie mam wyboru. Zrób, o co proszę, a dostaniesz ode mnie 500 sztuk złota. 500 sztuk złota? Przed chwilą powinąłem chyba więcej samemu Parsifalowi, bo chyba z 560 mi wpadło, a ty mi tutaj takie grosze. No dobra, to gdzie mam szukać twoich górników? Gdzie mam szukać twoich górników? Weź tę mapę. Zaznaczyłem na niej dwa rejony, w których prowadzimy wydobycie. Mapę dostaliśmy. Jeszcze jakieś pytania, porozmawiaj z Parsifalem. On powie ci wszystko na temat górników. No dobra. Wiesz co, chciałbym, żebyś wypuścił na wolność Gorna. Co ty na to? Wypuścił na wolność Gorna. To niemożliwe. Popełnił wiele przestępstw i musi za nie odpokutować. Nie mogę go wykupić? Cóż, istnieje taka możliwość. Ale jego wolność będzie cię drogo kosztować. 1000 sztuk złota. To moja cena. To dużo pieniędzy. A Gorn dużo narozrabiał. Przynieś mi pieniądze, a ja puszczę go wolno. No nieźle. 1000 sztuk złota, czyli tak, on nam płaci, jak wszystko zrobimy, załatwimy całe zadanie, to on płaci nam 500, a za uwolnienie Gorna liczy sobie 1000. No i jak tutaj nie lubić paladynów, no świetny chłop. Dobra, niech będzie. Chcę wykupić Gorna. Dobrze. Idź do Gerolda i powiedz mu, że z mojego rozkazu ma wypuścić więźnia. No, pogadam. Jeszcze Gerolda też. Zrzucicie mi się wszyscy na to uwolnienie Gorna. Dobra, jak wygląda sytuacja? Jak się mają sprawy? Powinieneś czym prędzej ruszyć w drogę. Muszę wiedzieć, ile rudy wydobyto do tej pory. Mhm. No dobra, no to mogę ci zameldować już o pierwszym. W sumie o pierwszej ekspedycji. Z tego co kojarzę, Diego chyba mówił, że cztery skrzynie leżą gdzieś luzem. Chociaż on wtedy tam nie będzie się znajdował. To ciekawe, gdzie się przeniesie. Jeśli chodzi o grupę Sylwestra... Widziałeś go? Rozmawiałeś z nim? Wszyscy zginęli. Zaskoczyło ich stado pełzaczy. A co z rudą? Wiesz, ile zdołali wydobyć? Zdążyli zabezpieczyć kilka skrzyń. Ukryli je w jaskini, przy ścieżce prowadzącej z zamku do miejsca wydobycia. Do diaska. To byli dobrzy ludzie. No ciekawe, i co teraz ktoś tam wyśle? Oddział paladynów? Jak oni się boją ruszyć z obozu? Dobra. To mamy z czapy. Zobaczmy, co ten Parsifal jeszcze może... Będziemy stawiać opór tak długo, jak starczy nam sił. Mhm. Co możesz mi powiedzieć na temat Kretów? No właśnie. Co możesz mi powiedzieć na temat Kretów? Zebrałem trzy grupy. Marcos, Fayette i Sylvestro. To paladyni nimi dowodzący. Grupa Marcosa skierowała się do starej kopalni, prowadzona przez starego kopacza Grimesa. Dwie pozostałe grupy wyruszyły razem. Jergan, jeden ze zwiadowców, doniósł mi, że rozbili obóz niedaleko Wielkiej Wieży. Dobra, a czy wiesz, jak mogę się dostać na teren wydobycia? Wiesz, jak mogę dostać się na teren wydobycia? Nie ma żadnej bezpiecznej ścieżki prowadzącej do doliny. Droga głównym szlakiem wydaje się jednak mało rozsądna. Trzymaj się z dala od lasów i unikaj orków. Niech Inos cię prowadzi. Co ty dajesz? To najlepsza zabawa właśnie. Wpadanie na orki. Dobra, tu jest jeszcze jakiś kufer. Zobaczmy, czy będą robili awanturę, jak sobie w nim pogrzebiemy. Zabieraj łapy! Będą robili awanturę. Proszę o wybaczenie. Jaśnie książę. Książąt. Dobra, zobaczmy. Dostaliśmy jakąś mapę. Może jakiś na teren wydobycia. Co tutaj było?
Gdzie ta mapa będzie? Tu jeszcze na dole chyba. Co to jest? Mapa do skarbu to nie. Tutaj mamy mapę Nefariusa, mapa terenów Korinis, mapa miasta, zapomniana dolina budowniczych i mapa kopalni Garonda. O! No i pi razy drzwi, o coś takiego właśnie mniej więcej chodziło. Czyli tak, jedna kopalnia znajduje się właśnie na północnym zachodzie. To jest miejsce, w którym kiedyś znajdowała się kopalnia Starego Obozu. Natomiast dwie pozostałe kopalnie, albo tereny wydobycia, są na południu, obok chyba Starej Wieży Xardasa. Ciekawe. Jakoś tak wygląda trochę, jakby tam stała teraz jakaś palisada i odgradzała możliwość pójścia chociażby do tego miejsca, w którym kiedyś znajdował się klasztor. No a także bagna są tutaj chyba odcięte. Jest ta wieża na południowym wschodzie, gdzie kiedyś szukaliśmy jakiegoś kawałka dokumentu dla Lestera. No i tak z grubsza to wygląda dość ciekawie, zwłaszcza to, co się dzieje na zachodzie. Tam, gdzie kiedyś znajdował się nowy obóz, teraz jest po prostu biało. I zastanawiam się, czy komuś się coś wylało, czy może śnieg tam spadł. Zobaczymy pewnie. No dobra, no to z grubsza wszystko, żeśmy tutaj pozwiedzali. Wszędzie jest awantura, zabieraj się stąd i tak dalej, więc podejrzewam, że jeśli skieruję swoje kroki do góry, to to samo będzie. Ale zobaczymy. Może coś by dało radę tam na górze pogrzebać. Będziesz robił problemy? Nie mam czasu. Hej, czego tam szukałeś? No i proszę bardzo. Chłopy słyszą z kilometra, drzwi skrzypią i chyba wydaje mi się, że no właśnie, jest kłopot, bo... Zrobią sobie krzywdę! No zrobią mi krzywdę, a nie sobie. Dobra, idziemy stąd. Przebrzydły zamek, nie da się nic tutaj ukraść, no. No dobra, to z grubsza chyba ogarnięte mamy. Jeszcze tutaj ewentualnie są jakieś drzwi pojedyncze i tam, gdzie kiedyś był magazyn, zobaczymy. Tutaj dwa knechty gadają. O, Geralt, witam. Więźnia masz wypuścić, ale najpierw złożysz się na to, co zapłaciłem za jego uwolnienie. On się tak denerwuje. Dziękuję. Kto? Uwolnij Gorna. Uwolnij Gorna. To rozkaz kapitana Garonda. Już przekazano mi taką wiadomość. Proszę, oto klucz. Możesz wejść do środka. No i widzisz. Klucz do lochu. A kogo jeszcze pilnujesz? Kogo pilnujesz? Więźniów. A kogo dokładniej? Kilku skazańców i najemnika Gorna. To twardziel, silny niczym wół. Mhm. Ledwo obezwładniło go czterech mężczyzn. No widzisz? A ty go tutaj trzymasz. Dobra. Powinien był wiedzieć lepiej. Zobaczymy. Przełącznik. A co tu mogę? Mogę tu poprzełączać wam jakieś rzeczy? Chciałbym sobie zobaczyć, czy może ktoś ukrył coś fajnego. Dawaj tutaj też. Skui! O! Cześć, mordo. Wszyscy tutaj umrzemy. Nie, tylko ty. Znasz już moje zdanie. Ja jestem tutaj, rozumiesz? Ale poprzenosili więźniów. Teraz tam ta część lochów, która była pod zamkiem, już nie funkcjonuje. Za to zrobili tutaj jakąś... Kto to jest? Dral i... Skazaniec, kim jest Dral? Byłem na zewnątrz, kiedy smok zaatakował. No? Widziałem go. Był wielki, niczym 10 rosłych mężczyzn. Jego ognisty oddech w mgnieniu oka spopielił chaty. Cholera. Smok! Za żadne skarby się stąd nie ruszę. Nie jestem szaleńcem! No nie. Siedź sobie, siedź tutaj. Dobra. Gdzie mój ziomal? Tam jest chyba. Jest go... Dość tego wylegiwania. Jesteś wolny. Dokładnie. Najwyższy czas, żeby ktoś mnie stąd wyciągnął. Ale w życiu bym się nie spodziewał, że to będziesz ty. Dobrze cię znowu widzieć. I wzajemnie, Gornie. Narzeka, że za dużo jesz i nie może sobie pozwolić na utrzymywanie takiego darmozjada. Skoro już o tym mowa, napiłbym się dobrego piwa. Chodźmy stąd. Zbrzydła mi ta cela. Człowieku. Czekaj chwilę. Mam tutaj coś, co może ci się przydać. Co tam masz? Znalazłem w celi tę zbroję.
Jakiś więzień musiał ją tutaj ukryć. Co ty dajesz? Na mnie jest za mała, ale na ciebie powinna pasować. O, dzięki. Zobaczymy się u Miltena. Jasna sprawa. Średni pancerz najemnika powinął. Fajnie. To chyba dokładnie taki sam jak ten, który aktualnie mamy. Dokładnie. Sprzedam ją. Na mnie jest za mała, ale mi... Chciał tutaj dowalić. Dobra. Tu już raczej nic nie znajdziemy. Tu kiedyś była taka... No właśnie, teraz jest zabite dechami chyba. A tu? Czekaj moment, co to za chłop? Knecht się zmęczył i położył się pod skrzyniami. Zobaczmy. Brutus. Hej, ty! Czym się tutaj zajmujesz i kradzież tego mieszka będzie dziecinnie łatwa. To dawaj, bo zbieram datki. Pokaż. Czym się tu zajmujesz? Szkole chłopaków. Uczę ich, jak wyrobić sobie stalowe mięśnie. Zajmuję się także więźniami. Jestem dla tych bydlaków jak cholerny ojciec. Ale przede wszystkim potrafię zmusić ich do mówienia. Wierz mi, wiem jak każdego skłonić do mówienia. No niczym ojciec, no faktycznie. Przyjemnie. Ale te zawszone tempaki, których tu teraz mamy, nie mają zbyt wiele do powiedzenia. Możesz mnie przeszkolić i coś nowego? Z czego ty mnie możesz przeszkolić, powiedz? Możesz mnie przeszkolić? Pewnie, pomogę ci stać się silniejszym, ale nic za darmo. No wiadomo, ile chcesz? Co byś chciał? Wychodzisz poza zamek, prawda? Oto moja propozycja. Mój czeladnik Den uciekł podczas ostatniego ataku. Zawsze strasznie łatwo ulegał panice. Ale nie zwiał z pustymi rękami. Zabrał ze sobą zawartość naszej skarbony. Jakiej skarbony? Mamy skrzynię, w której przechowujemy zgromadzone rzeczy. To była okrągła sumka. W skrzyni znajdowało się 200 sztuk złota i trochę cennej biżuterii. Jeżeli przyniesiesz mi złoto, będziesz mógł zatrzymać biżuterię, a ja cię przeszkolę. Zobaczymy. Mam coś dla ciebie. Oddaj 200 sztuk złota. Wiesz, gdzie skierował się Den? No dobra, na razie nie będziemy mu oddawać. Jak najdalej stąd. Myślę, że mógł udać się w stronę przełęczy. Dziękuję. To bardzo pomocne. No cóż mogę powiedzieć? Nie mam pojęcia, dokąd poszedł. To zauważyłem. No dobra, to coś jeszcze słychać nowego? Wszystko jest takie ciche. Nie ma nowych więźniów, nikogo, kto potrzebuje pomocy w znalezieniu właściwych słów. Szkoda. Cholerny logopeda się trafił. Dobra, idziemy stąd. Co za szurnięte typy. Matko Bosko. Dobra, ale z większością żeśmy już tutaj pogadali. Myślę, że możemy się jeszcze skierować do Miltena. No i tego całego Engora, czy jak mu tam trzeba by znaleźć. Ale gdzie ten chłop przepadł? Teraz wylęgło pełno paladynów. Rycerzy tutaj. Tam już Parlaf jednak znalazł drogę. I klepie. Dobra, cześć chłopaki. Mnie i tak nikt nie pyta. Co my tutaj możemy? Uwolniłem Gorna. Ciekawe, chłop obok mnie tu stoi, ale zamelduję, w razie czego, gdyby jednak Milton nie zauważył. Uwolniłem Gorna. Dobra robota. Zastanówmy się, co dalej. No to co zamierzasz dalej robić? Wrócić do klasztoru. Zaczekam tutaj jeszcze trochę, ale skoro Gorn znów jest na wolności, mogę się z nim zabrać. Rokar musi koniecznie dowiedzieć się o wszystkim, co się tutaj dzieje. Jak uważasz? Mam tylko nadzieję, że Lord Hagen właściwie oceni zagrożenie. Wolę nie myśleć, co się stanie, gdy orkowie przekroczą przełęcz. Zatem bezpiecznej podróży. No tak. No dobra, a Gorn, ty co zamierzasz? Też idziesz z Miltenem? Słuchaj, dość się już tutaj wynudziłem. Mam wielką ochotę rozejrzeć się trochę poza doliną. No. Jak się przedostałeś przez przełęcz? Znalazłem. A wysiekłem sobie drogę. Która prowadzi przez opuszczoną kopalnię. Świetnie. Zaczekam na właściwą chwilę, a potem dam stąd nogę. W takim razie idź na farmę Onara. Znajdziesz tam Lee i jego chłopców. Na pewno ucieszą się na twój widok. Tak zrobię. Dzięki za cynk. No nie ma sprawy.
Jeszcze się spotkamy. Jeszcze się spotkamy. I to chyba nawet szybciej niż później. Dobra, tutaj jeszcze czytał książkę wcześniej coś. Milton, co tam czytałeś? Biedakowi można tylko współ... Cholera, mapę żeś czytał. No dobra, może być. Mapę mam swoją od... tego całego kapitana. No dobra, ale to nam chyba zamyka tutaj ten wątek. Dostaliśmy kilka nowych zadań. Zapiszę sobie rozgrywkę. Poszukamy jeszcze tego gagatka, tego całego... Engora, czy jak mu tam... Nie mam pojęcia, gdzie on mógłby być. Może gdzieś w tych kwaterach. Bo jeśli nie było go na górze, tam sobie też nie życzą naszej obecności. Może gdzieś tu? O, no widzisz. Przyszedł chłop. Hej, ty! Ach, więc to ty jesteś tym człowiekiem, który przekroczył przełęcz. Mhm. Wspaniale! Jestem Engor. Zajmuję się tą ekspedycją. To zauważyłem. Sobie nie myśl, że możesz dostać cokolwiek za darmo. Nie, takie rzeczy to ja zabieram. Jeśli masz w kieszeniach trochę złota, zawsze jestem gotów ubić jakiś interes. Mhm. A po co ci tutaj złoto? Co ty będziesz z nim robił? Przepraszam bardzo. Podobno to ty jesteś odpowiedzialny za rozdzielanie racji. Podobno to ty jesteś odpowiedzialny za rozdzielanie racji. Zgadza się. A co? Może mam cię jeszcze nakarmić? Jeśli czegoś chcesz, musisz za to zapłacić, jak cała reszta. Mhm. Być może będę mógł pomóc. No właśnie, ciekawe, może staną się mniej nerwowi, jak będą mieli pełne brzuchy. Być może będę mógł pomóc. Pewnie. Czemu nie? Przyda mi się pomoc. Co jest do zrobienia? Nasze zapasy żywności są niewielkie. Szczególnie potrzeba nam mięsa. Ile? Zatem, bo mam. Jeśli mógłbyś dostarczyć nam trochę mięsa, surowego lub gotowanego, szynki lub kiełbasy, bylibyśmy ci bardzo wdzięczni. Co ty na to? Pomożesz nam? Człowieku, mam od zatrzęsienia. Nie martw się, przyniosę ci mięso. Nie martw się, przyniosę ci mięso. 2 tuziny sztuk mięsa pozwoliłyby mi napełnić kilka głodnych brzuchów. Wróć, kiedy już zdobędziesz mięso. A teraz muszę wracać do pracy. Bo to poczekaj, bo ja tutaj z zapazuchy mięso wyciągnę. Słuchaj, proszę, przyniosłem ci coś. Oddaj mięso. Nie wiem ile tego i co nam tam wybierze, ale... Proszę, przyniosłem ci coś. Przyniosłeś wystarczająco dużo mięsa. Szynkę, kiełbasę. To wystarczyć na jakiś czas. No. Ale nie myśl sobie, że cokolwiek dostaniesz za darmo. No nie, gdzieżbym śmiał. Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary. No dobra, co my tutaj mamy? Trochę kurz, jest jeszcze... strzały są. Dobierzemy. O, i mikstury lecznicze. Też... myślę, powinniśmy je wszystkie. Tu są jakieś rupiecie. Jest amulet ognia, który daje obronę przed ogniem 10. Do tego jest pierścień wiecznych zwycięstw. Taki trochę słaby. Po 2 obrony na magię i ogień, no i 3 przed strzałami i bronią. Do tego jest leczenie średnich ran, to bierzemy. Duża burza ognista, tu jest błyskawica, też możemy kupić. Lodowe strzały, mała burza ognista, też sobie kupimy. Ognista strzała. W sumie mógłbym kupić coś takiego tylko po to, aby właśnie strzelać gdzieś z daleka i sprowokować do ataku. Do tego jest jeszcze golemiak, o widzisz. Bierzemy. Mapa Górniczej Doliny. Teraz nam niepotrzebne, jak już dostaliśmy od kapitana Garonda. Wytrychy się przydadzą. No i to wszystko. Człowieku. Także o, kradzież tej mapy będzie ryzykowna. Dawaj, co tam masz. Za darmożkę. Mhm, no dobra. To możemy sobie zapisać teraz jeszcze rozgrywkę i myślę, że z grubsza zamek mamy ogarnięty. Dobra. Nie usłyszą nawet słówka. No przydałoby się potencjalnie chyba wrócić do Korinis. Bo tam mam do załatwienia pewne sprawy. Konkretnie chodzi mi o trening umiejętności, czyli zręczności, a także przyswojenie alchemii. Ale właśnie, pojawiły się też głosy odnośnie jakichś run.
które być może moglibyśmy wykorzystać. Teleportacja do przełęczy górniczej doliny i teleportacja do zamku. Okej? Cholera, to tak całkiem fajnie. Halo? Coś mnie tu blokuje. Dobra, spróbuję tam fiknąć, tylko nie koziołka takiego całkiem, dobra. Ale moglibyśmy się szybko dostać. No właśnie, tam jest jakaś palisada. Tam chyba wargi jakieś chodzą. Dobra, tylko w takim razie tak. Najszybciej chyba będzie to zrobić w ten sposób. Spróbujemy teleportować się do górniczej doliny. Numer 4. I my. I gdzie jestem? Aha, tutaj, okej. Dobra, i teraz moglibyśmy pobiec sobie kawałek w górę do samego Corinis. I myślę, że najrozsądniej byłoby właśnie gdzieś tam spróbować... A, jeszcze miałem. Pod Jega pójść ewentualnie do placu wymian. Tutaj też pojawiły się głosy, że fajnie by było pokazać mu jakieś ewentualnie potencjalnie ukryte wydarzenie tutaj. Może mieć wtedy miejsce? Myślę, że będzie jeszcze okazja, bo pewnie nie raz będę tutaj wracał. Ale teraz no najbardziej kusi mnie właśnie ta kwestia potencjalnego zdobycia tutaj umiejętności ważenia eliksiru zręczności. Moglibyśmy wtedy na przykład nabyć ten lepszy łuk. Nie wiem, czy konkretnie ten, który daje największą ilość tych obrażeń, w sensie, który zadaje największą ilość, czyli co tam jest w ogóle? Już tak dziwnie wygląda, jakieś dechy zbite. Ja tu nie było mnie tutaj jeszcze. No właśnie, skóra warga, zwój, tytoń jabłkowy, skóra wilka, mikstura, o cholera, ktoś tutaj pod ciężarem beczki się załamał, chłop. Albo sobie pił tak wesoło i tyle się ostało. No dobra, to ciśniemy do Corinis. Tam się jeszcze świeci jakaś mikstura. Też chyba pominąłem ją ostatnim razem. Nie zajrzałem w każdy zakamarek i proszę bardzo. Tu jaka trupiarnia. Cholera. O, co to było? Ciężki orkowy topór, może być. Tu już więcej chyba nic nie ma. Ale myślę, że właśnie są potencjalnie takie możliwości, gdzieś, które moglibyśmy tutaj jeszcze i podszkolić sobie jakieś umiejętności i trochę podreperować zdolności strzelania, chociażby z łuków. Nie wiem, ile nam brakuje punktów doświadczenia. No jeszcze jest jakieś 10 tysięcy do następnego poziomu, więc nie zapowiada się, żebyśmy tak znowuż raczej szybko go wbili. Więc musimy się urządzić z tych punktów, które mamy. A coś tam jest do wyboru. Chyba ze 32 punkty nauki mamy, czyli 20 pójdzie nam na ważenie mikstury, no i 12 moglibyśmy przeznaczyć właśnie chociażby na strzelanie z łuku. Trach. Witam. Na szczęście mamy dość taką możliwość właśnie teleportacji szybkiej w drugą stronę. Przydałoby się tutaj teleportacja do samego miasta Corinis albo gdzieś, ale to pewnie trzeba by nam znaleźć odpowiednią runę albo pozyskać jakiś zwój. Dobra, najpierw myślę, skierujemy się do Sagitty. To będzie gdzieś w tamtym kierunku. Może nawet moglibyśmy sobie dać Nura do wody na dyńkę. Zapiszemy sobie wcześniej, żeby czasem tam głową w kamień jakiś nie trafić. Dobra. Zapiszemy tutaj pod numerem 77. I dawaj, dzida. Hyc. Pięknie.
Dobra. Sagitta powinna być gdzieś tam bliżej farmy Sekoba, po lewej stronie, ale jeszcze tam też dawaliście znać, że jest pewne ukryte, są takie ukryte skarby, które chyba też zawierają miksturę zręczności. Trzeba się troszkę nakombinować. Dobra. O, tu jakieś gobliny jeszcze skaczą. Co tu się wyprawia? Koniec tego dobrego. Nie ma zabawy. Zabieram pałki. Dobra. No też przydałoby się ważenie tych mikstur szybkości, bo pozwoliłoby zaoszczędzić masę czasu właśnie na takim drałowaniu, ale może przyjdzie wszystko z czasem. Trzeba przyznać, że jeśli chodzi o drugą część Gotika, to ona ma znacznie więcej takich opcji, którymi można podążać, czy to właśnie rozwijanie magii, czy walki bronią jednoręczną, dwuręczną, strzelanie z kuszy, strzelanie z łuku, jakieś jeszcze alchemie, jakieś wykuwanie broni, jakiś run i tak dalej. No dobra, i o ile dobrze kojarzę, to chodzi o to, aby wdrapać się chyba na namiot. No jest tam coś tak jakby, tylko właśnie jak to zrobić tutaj? O, może stąd. Pyc. Pięknie. Dobra, i teraz byśmy musieli chyba po tej desce jakoś się wdrapać. Okej. No i proszę, coś tam jest na końcu. Wygląda jak mikstura zręczności. Pięknie. Pazury. Mikstura. Zwój. I łuk. Kość goblina jeszcze była. No dobra. Czyli udało nam się zdobyć jakiś łuk. To chyba taki zwykły, co? No właśnie. Pazury? Nie wiem, co to było. To jakaś broń jest? Czy zwój pod tytułem pazury? Deszcz ognia, kolejny zwój? Nie, to chyba po prostu jakaś część, taka... Takie coś, pazury. Myślałem, że może jakieś takie kastety, ale zapomniałem, że przecież takie coś jest jeszcze. Dobra. To na pewno możemy golnąć sobie miksturę. Gdzieś tutaj była. Eliksir zręczności, plus 3. No to cyk do dzioba. Ile mamy? 129. Cholera, sporo będzie brakować chyba. 21 punktów tam trzeba nastukać. O. Ognista pokrzywa. Tu są jeszcze... Goblini jagody jeszcze były jakieś tutaj. Cholera. Coś tu pominąłem, a proszę bardzo. Nadziałem się i trafiłem kolejne. Chyba większy problem będzie ze szczawiem, bo goblini jagody to jeszcze nie problem, ale chyba 6 szczawi tylko mam. Albo nie. Mam 8 szczawiów królewskich i 8... goblinich jagód. No pięknie. Czyli 1:1. Powinno się udać stworzyć 8 mikstur. Chyba z tego co rozumiem, każda z nich daje... No to możliwe, że mielibyśmy wymaganą ilość. Chociaż niekoniecznie. Bo to raptem będzie tam ze 150 może coś. Będzie brakować. Łuk chyba smoczy wymaga 160 punktów zręczności. To w ogóle ciężko. No ale gdyby jeszcze jakieś lepsze pierścienie, takie, które dają po 10 punktów, o ile w ogóle da radę, zobaczymy. Zapiszmy sobie tutaj rozgrywkę. No i teraz jeszcze pogadam z Sagittą. Co możesz mi zaoferować? Jakie mikstury możesz mnie nauczyć przyrządzać? Ulecz moje rany, kradzież tego mieszka będzie graniczyła z cudem. A to ciekawe, zobaczmy. Ła! Dobra. Jakie mikstury możesz mnie nauczyć przyrządzać? Jakie mikstury możesz mnie nauczyć przyrządzać? O której z mikstur chcesz posłuchać? A wiesz co, babciu Sagitto, potrzebuję eliksiru zręczności. Pięknie, cholera. Ale teraz możemy smażyć mikstury.
Tylko myślę, że to będzie doskonały moment na to, aby zapisać sobie tutaj w tym miejscu odcinek i zakończyć jego nagrywanie. Natomiast no, w przyszłym odcinku postaram się uważyć mikstury, pogadać sobie z najemnikami jeszcze z obozu Onara, zobaczymy jak tam nastroje, może kupimy sobie też ten łuk, zobaczę ile finalnie będzie nam brakować tych punktów zręczności, aby go dzierżyć. W międzyczasie może warto uposażyć się w ten łuk, który bije tam po 140 punktów obrażeń, a przy tym również wymaga 140 punktów zręczności. W sumie gotówki to u nas nie brakuje, 17 946, a zatem łukami to my się możemy rzucać. Coś myślę sobie tutaj pokombinujemy i wymyślimy. Tak czy siak, dziękuję serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Chciałbym Wam życzyć przyjemnego popołudnia bądź wieczoru. No a my, jak zwykle, widzimy się w następnym. Także trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć.